Leonard Pietraszak gasł w oczach. Przykre wyznanie jego przyjaciół w sprawie ostatnich dni aktora. Leonard Pietraszak był znanym aktorem, który zagrał w takich produkcjach jak Wabank. Kariera Nikodema Dyzmy czy Listy do M. Niestety w mediach pojawiła się informacja o jego śmierci. Zmarł w wieku 86 lat. Od 10 lat nie pojawiał się w żadnych produkcjach, ale wielu znajomych z branży o nim nie zapomniało. Teraz podano wstępne informacje, jak wyglądały jego ostatnie dni. Zmarł Leonard Pietraszak, ostatnie dni były ciężkie. Prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster przekazał w rozmowie z Super Expressem, że zmarł wybitny aktor. Odszedł w swoim domu w nocy z wtorku na środę, czuwała przy nim ukochana żona Wanda Majerówna. Aktor podobno chorował już od dłuższego czasu. Jego przyjaciele przekazali, że od kilku tygodni gasł w oczach. Te niezwykle przykre wieści uderzają prosto w serca fanów wybitnego artysty. Ewa Szykulska wspomina Pietraszaka jako ciepłego człowieka z wielkim talentem aktorskim. Aktorka grała u jego boku w dwóch produkcjach Wabank i Kariera Nikodema Dyzmy. Miałam go za fantastycznego człowieka, wiem, że od pewnego czasu w średnim wieku, ale nie mogę uwierzyć, że miał ponad 80 lat. W jego wypadku to niemożliwe, żeby był starszym panem. Dla mnie wciąż miał 60, powiedziała Ewa Szykulska. Oraz filmach takich jak Trójkąt Bermudzki czy Dzień Kobiet. Zagrał również kilkadziesiąt ról na deskach teatru.